Twoja niesubordynacja została nagrana, pamiętaj. I zostanie upubliczniona, jak nie będziesz słuchał. Twoje krzyki też. No, no. Drama alert. No, to witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wayward Wonders. Jest Czekaj! Madzia... Nie, moment! Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wayward Wonders w Polsce w Kluczborku. Tak, dzień witamy. Dobry! Jest Madzia, jest Wojtek, jest Andes. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak zawsze, trójka najlepszych bohaterów na świecie. Aha. Będzie dzisiaj penetrowała wszystkie dziury jak kundelbury. O, dokładnie. Kundelbury. A Magda ma mała informację. Ja w ogóle w końcu posprzątałam, chodźcie, tutaj nam się magazyn rozrósł. O, tabliczki nawet są, wszystko ładnie, pięknie zrobione. Tak, żarcie, też jest Andes w lodówce, tak, Andes. No. Ale to jest napisane zbroje, część druga. Tak. No bo zbroje, część pierwsza jest, są tu. Ale patrz, jak ładnie poukładałam nawet. Zejdź. Tu są zbroje. Zejdź. I patrz, tu są najpierw same hełmy, potem czesty i potem gacie, a potem tutaj są o gacie i buty. Pięknie. Wszystko bardzo pięknie. Dobrze. No tu płyty muzyczne mamy, jakby komuś smutno było. O. Zatańczysz dla mnie? Nie. Już w ogóle ja się przygotowałam, patrzcie, ja robiłam porządki, znalazłam kompas. Zobaczcie, co on ma. On ma. Silk Toucha, no. Wojtek. Give it up to me. On... What? No, gdzieś musieliśmy wziąć. Jeszcze czekajcie, co to było ciekawego. A czy ktoś z was się kiedyś spotkał w Minecrafcie, że kompas ma Silk Toucha? Ale to no są, pamiętaj, tak. Że to są randomowo nałożone. Właśnie. To na każdą rzecz właśnie możesz komendami nałożyć. A to mi go dałeś? Tak. A myślisz, że jak ja ci zrobiłem ten Potion of Love? Właśnie, no co kiedyś dostałeś. Wiem. Potion miłości. Dobra, i chodźcie, bo u nas to nowoczesność nastała. Skrzynkę pocztową mamy i dostaliśmy prezent. A to z jakiej okazji? A to musisz rozmawiać z misiaki. Naprawdę? No. Otwieram. A, czekajcie. A co tu jest? Book of Quill. O, Maciek, bier i czytaj, a potem pokaż. A czemu tu nic nie ma napisane? Że Book of Quill? Bo to są papierki, żebyśmy ten, tak, tam to czytaj. Tutaj, żebyśmy sobie sami kochana, mogli listy wysyłać. Modna drużyno, przesyłam wam lód z mojej lodówki, bo przeważnie tam znajduje się lód, a nie na jakichś wyspach. Z pozdrowieniami, mama Maria. Tak, mama misiaki, pozdrawiamy serdecznie. Jej. I misiaki również. Pozdrawiamy. Buziaki dla misiaki, jak fajnie brzmi. Tak, i dostaliśmy tutaj pełno lodu i ewentualnie może nim się uda nam wymienić. No. Tak, ewentualnie. To jeszcze ja, czekaj, ci książkę pokażę. O. Tak, pokaż książeczkę. I pozdrawiamy jeszcze raz mamę Marię. Oczywiście bardzo. Mamę Tereskę również. Tak, mamusia buzi. Tak. No. Pozdrowia tak. Wasza. Dobrze, jaka nasza? No bo Wojtek też się poczuwa. Aha, no dobrze. No, jedzenie mają? Mają. No to prorok Tepaj. Tepaj do wioski, gdzie musimy wełnę zdobyć dzisiaj. A to koniec ogłoszeń parafialnych? Tak, to właśnie, nie, coś jeszcze. A, zapraszamy serdecznie na G2A, oczywiście z kodem MADZIK, ANDEC i GAMERSPACE. Macie 3% cashback, więc zapraszamy, link jest w opisie filmu. Dokładnie. Tak. No to jeszcze tak propos ogłoszeń parafialnych, wszystkie jakieś ciekawsze zbroje i tak dalej powiesiłam u nas w sanktuarium i sobie tam wiszą. No, dobrze. Ale to może na koniec filmu pójdziemy, jak zdążymy. Bo słuchajcie, Madzia to jest taka pracowita mróweczka. No ostatnio widzowie mówili, że ty to w ogóle się obijesz na tej serii według liczników. No. Ja chciałem powiedzieć, ja właśnie, najbardziej się obijam. Ja mam za duży brzuch, Magda, żeby się schylać. Ty, Wojtek, wybudowałeś tutaj dom, no to już wystarczy. Halo, tak? Ja karczowałem cały teren. Ale razem budowaliśmy. I ja dekorowałam w środku. Czekajcie, na radę za niego się... Da radę się wymienić, ale dobra, to wiecie co? Bo my tutaj dostaliśmy instrukcje szczegółowe. Tak, w komentarzach. Tak, dziękujemy za to serdecznie. Jak bardzo. Dostać właśnie wełnę tą i my najpierw pójdziemy, spróbujemy sami sobie ją zdobyć, a jak nam do końca odcinka nie wyjdzie, to się wytargujemy za lód mamy Marii. Aha, dokładnie. To czekajcie, my pierw mieliśmy iść do tego wieśniaka z owcami. Nie, tego? Do tego kifa, gdzie są owce na dole. No to tam. A gdzie był tam, kif z owcami? Tam był. O, biegnę. No dobra, no Maciek, to już. Właśnie, oddaj buty. Jak, dlaczego? Oddaj buty. Nie to możesz być już Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że ja mam kij do popychania, a sama muszę nadążać za wami, o. I tak widzowie powiedzieli, że ty buty masz oddać, a ja będę was popychać kijem. Nie mam butów żadnych innych. No ja ci oddam swoje. Mam boso chodzić? Masz. Oddawaj. Halo, będziesz w butach Magdaleny, Marii, Moniki, halo. Ale właśnie. Magda ma mniejszą stopę. To sam zaszczyt. O. Idziemy. Idziemy. Nie się mnie ograbiła z moich super najaczy. Dałeś się. Wow. O, wait a second. Co? Czekajcie, czy ja...
Patrzcie, ja mam speeda mając ten łuk w ręku. O, widzisz. No, ja jestem oczywiście bezdomny jak zawsze na końcu. No chodźcie, popchnę, chodź. Idź. O. Madzia, bo skoro tak jesteśmy już przy widzach, to widzowie chcą, żebyś mi zrobiła, żebyś ty mi nałożyła maseczkę w Undead Beauty kiedyś. Mhm. No to wiesz, będzie fajnie. Ale to z krwi i później razem z nią skóra złazi, okej? Okay? Wiedziałem, że się tak skończy. A to nie lepiej od razu kwasem solnym wylać? Nie rozpuści. Tak, Wojtek? Nie, taki za szybko, za szybko zabawa tam. A tak wiesz, przylepi się to z krwią, potem się zdziera z całą skórą, tak. Wojtku, ja sobie zapamiętam. O Jezus, już przestań. Już nie wymyślaj. Ja wymyślam? Tak. No, no. O. Co ty się tam tego... cieszysz? Trzeba tam iść i zobaczyć, tak było tego dziada. A on się na pewno sprzedawał. Tak, on tam były właśnie coś do wymiany. A, bo tu on mieszkał. Tu jest. O! Gdzie? Siedzi tak, on chce tego Stone Monster Egga, tak. To jest to. On chce grzybnie. Skąd ja mu grzybnie wytrzasnę i pajęczynę? No pajęczynę ma, to jeszcze nie ma problem, no ale grzybnie... Nie no, pajęczynę pójdziemy do kopalni, tak? A grzybnie? Był jakiś biom grzybowy tutaj? Był, Magda! Był. Proro, odtepnij mnie do domu, bo ja nie wiem, czy w domu nie mamy jednej. Czy kilku. Już chwilkę, tylko właśnie tak patrzę... patrzę po mapie... Idź! Gdzie było mycelium? No. Ej, gdzieś było, tylko ja nie pamiętam gdzie. Ale co? Mycelium. No grzybnia w sensie, nie? No wiem, ale ja nie pamiętam. O, co mnie? Kaktus! I co, do domciu, tak? Idziemy? No chyba tak, trzeba się wyspać, bo tu potworów nalazło. O. No, o. Czemu my w ogóle tutaj mamy spawn, a nie w środku w domu? No bo ja mam tutaj, bo ja nie mogę się tepać w budynki. Dlaczego? Bo moje moce są ograniczone, Maciek mi słabo karmi. Spać. Co powiedziałeś teraz do mnie? Słabo mnie karmisz. Dobrze, mogę przestać w ogóle. Oho, patrzcie, widzicie, nie powie dobrze, że będę lepiej. Nie, mogę cię przestać nie w ogóle. Nie będę lepiej. Uśmiercę cię najlepiej. Spać! No. No przecież śpię. I dalej stoi się robisz dobre wrażenie? Pościel, wywietrz, bo napierdziałaś. Bo nie karmię się gruchową. No właśnie, chciałem powiedzieć, że gruchówka wczoraj była w sumie idealna. Mamy tylko twardą ziemię. Nie, czekajcie, trzeba pójść na jakiś... Nie, nie mamy. A co ty tu się użerasz? Wiecie co? A pajęczynę to ja zaraz znajdę. Zobaczę, czy u nas nie ma pajęczyny. To jest pusto. Ale jaka to miała być pajęczyna? Nie nitki, tylko taka pajęczyna, że pajęczyna, że pajęczyna. Cała. Tak jakby się zebrał. Tak. No to Silk Toucha mi ją chyba ściągnę, nie? Tak. Mamy kompas Silk Toucha. No właśnie się zastanawiam, czy to musi być na kompasie, czy to może być na tym. Nie, to znaczy, może czy może być na kompasie, czy musi być na nożyczkach. Nie wiem, zobaczymy. Ale powiem wam szczerze, że ja tak przeglądam naszą magiczną czekajcie, bo może gdzieś mapę. Wpadło. Nie wpadło. To jest kobel, drewno i nie widzę i nie nabałagaj mi tam! Sprzątałam dzisiaj! No przecież ja tego nawet nie tykam! Proroku, a możesz mnie rzucić tak? Do tej takiej, bedrockowej kopalni? Tam było dużo pajęczynów. To idziemy wszyscy, Magda. Bedrockowej kopalni? Tam, no co tam, się tak gubiliśmy gdzie... cały odcinek, tak, nie wiedzieliśmy, tak, gdzie mieszkamy. Tak. Idę posadzić kwiatka. Na zgodę. Gdzie ty go sobie chcesz wsadzić? Tu, posadziłem w domu. To jest Jezus, mój tulip. To było? Proszę o niego dbać. No to było tam, że tam. To było chyba tam, gdzie była żółta wełna. Te. Bo co pamiętam, już. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty się szło gdzieś kawałek, nie? To gdzieś, w tej wiosce, gdzieś... w tej studni chyba się wchodziło. Tak, chyba w studni. Ale wiecie co, jestem, powiem wam szczerze, ten, gdzie jest mycelium. Tak, w studni, chodźcie. To wiecie co, to wy idźcie, a ja dokładnie przejrzę mapę, czy gdzieś nie ma czasem, wiecie, grzybni. Dobrze. Mhm. A my tu mieliśmy ten... Ten, potion do widzenia, a teraz nie mamy. A, Noctovision. A ten się już uaktywnił, bo nas poczuł. Czekajcie, ja muszę zrobić to inaczej. Ale wiesz co, bo ty nas wziąłeś, żeś tutaj, a tutaj nie ma kopalni. Magda, niżej. Jak to nie ma? No jest niżej. Tutaj. Gdzie mówisz, ty? Że aż tam ona była? Mi się wydawało, że było takie ładne zejście do kopalni. Madzia, bo tu jest, tylko nie wiem, czy jak ja tam wejdę, to nie wyjdę już czasem. Znasz mnie. Jest, znalazłam.
Aha, to masz nie wejdę, to nie wyjdę. Tak, ja no wyjdę. No własne, prywatne, kobiece. Nie, bo się boisz, jak już... Ale to Wojtek i tak będziesz tam do domu chyba, nie? Nie, ty będziesz wracał na piechotę. Nie. Dobra, mam. Ale zobaczymy. Dobra, raz kozie śmierć. Ała. A kozę myślałeś, zdechła. Pamiętaj. No właśnie. Co ty się do jutra to pukać będę? Bożeż ty mój, gdzie ja jestem? Wiecie co, guzik z tego, to musi być na nożycach. Naprawdę? Naprawdę. Mhm. Aha. A więcej silk touchy nie ma. A czy wy sprawdzaliście, czy my mamy gdzieś tego? Czego? To mycelium w skrzynkach? Tak, ja patrzyłam, nie ma. Magda patrzyła, nie ma, nie ma, no. Ja, co leci? Proroku, możesz mnie tepać. Do domku? Te. Ja tam jeszcze w domu popatrzę, co mamy najwyżej. Jest dom. Dobra. Ała, no chciałem się... Dziękuję. Chciałem się wydostać. Gdzie, kurczę, ja nie wiecie co, ja nie przypominam sobie za bardzo, gdzie była, gdzie ewentualnie był biom. Tutaj jest co prawda w jednym miejscu jest wioska z grzybami. No to chodź, będziemy tam zobaczyć chociaż czy... Ale ja nie wiem, czy to może jest jakie akurat... porosty są. Zaraz ja jeszcze tu popatrzę, ale mi się wydaje, że my nie tam mamy były domki z mycelium chyba. Mogły być. To czekajcie. Boże, to ja jestem chyba bardziej upośledzony teraz niż nie wiem, ja nie pamiętam takich rzeczy. No co? Ktoś chce za mną iść? No wszyscy. Ja! Wszyscy? Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Z mycelium? Tak mi się wydaje, bo tam pamiętam były grzyby i właśnie nie wiem, czy te domki tam nie były z mycelium właśnie zrobione. No to zaraz zobaczymy. Pytanie tylko, jak myśmy z tego silk toucha. Ja mam co prawda 20 poziom. Ja mam 14. Więc można by spróbować. Miałam 30 pierwszy. Ale nie kompasem, to działa, bo normalnie trawę wykopię, tak? Aha. Więc to też normalnie wykopię. Tylko to na pajęczyny nie działa, bo to nożyce muszą być w to zaklęte. Mhm. Tak, żeby ci dało całą pajęczynę taką w całości jakby, nie? No tylko ale to możemy to wciągniemy... spróbować pojęczantować te tak. nożyce. Ja mam 31 level. Miałam 50, żeby nieco, kurde, ale sobie miecz ulepszałam. Te domki są, owszem, ale nie z mycelium, ale z tych, z grzyba. Ale nie, to chodź może gdzie jest na tym, na trawie czy coś, chodź. Właśnie nie ma chyba. Grzyby, nie grzyby. Wszystko z grzybów jest, no. Może wiecie co, a może trzeba przeszukać tutaj dokładnie, może któryś z wieśniaków będzie chciał się wymienić za mycelium. Ale no przecież skądś taką... musimy to wytrzasnąć, prawda? Właśnie. Ale słuchajcie, on pewnie taką sobie cenę wymozdrzy, wymizdrzy, że... Co tam masz? Nic właśnie. A. Czekajcie, ja tu poszperam przy wieśniakach, ale... Szperaj im. Nie widzę. Ciastka mi oferujesz, ser, już wolę wedlowskie. Pyry nie. mają. O. Czemu nie wymyślili takiej skrzynki, która... znaczy, Boże, skrzynki. Potki, która daje możliwość widzenia skrzynek gdzieś ukrytych. A to ty ostatnio już chciałeś mieć potkę na surowce pod ziemią. No, bo to jest Wojtek, no Magda. To no, ja ale żeby była dalej taka, trochę. Ciężko do zrobienia. Być jakiś biom, ale Maciek, który już jakiś... dalej nie ma nic już więcej. No to chyba z kosmosu tego nie ściągniesz. No ja właśnie przeglądam jeszcze dokładnie naszą mapę. I się zastanawiam, gdzie może być. Tam, słuchajcie, gdzie był ten wielki kanion, tam chyba raczej nie było nic ja takiego. Ja idę w podróże małe i duże. Idź, idź. A może, a nóż, a gdzieś? Bo stąd tym też nie było. W latarni morskiej też na pewno raczej nie było, nie? Tutaj co jest? Nie przypominam sobie. A tam u Majów, co byliśmy? A bo ja wiem. Nie, tam chyba też nie było nic takiego. I chickeny będę bił, słuchajcie. Chickeny są dobre na liście po prostu. Idealna dieta. A wiecie co? Nie wiem czasem, czy u Majów... Bo pamiętacie, tam była taka mogiła jakby grobowa. Że tam? No właśnie, możemy, słuchajcie, możemy się tam tepnąć, bo ja w sumie mam. To jest koniec co? Odcinka? Co to jest za waypoint?
Koniec no, odcinka. My w różnych miejscach kończyliśmy. Koniec coś tam, nie wiem co to jest za koniec, ale... To idziemy tam. A, koniec odcinka, no tak. Aha, no. A, to tu przy dżungli, tam są Majowie, tam. Tak, i właśnie tutaj była taka mogiła, gdzie były te i właśnie... Nie wiem, czy czasem tutaj nie było. Barbara się nasadziła na nas. A tutaj, w tym, właśnie tej, to o tą mogiłę ci chodzi. Tak, właśnie. A tam był też taki labiryncik, pamiętacie, że tam się wchodziło jakoś, znaczy labiryncik, takie ogrodzone, jakby taka wioska, taka osada. A więzienie pamiętacie? Tak, a to było po drugiej stronie wyspy, Maciek. Aha, no bo mi się właśnie tam kojarzy, że tam też może być. Ale nie wiem, ja nie znaju mojego chata z kraju. Nie, to jest... A słuchajcie, a tam gdzie były... Tam gdzie była właśnie ta wioska taka ogrodzona, że tam wybuchało to TNT niespodziewanie. Może tam? Wiecie co, no możemy ewentualnie spróbować. No wiecie, my możemy w każdej chwili sobie użyć lody mamy Marysi, tak? No ale to już będzie za prosto. Ja też patrząc tutaj na ten obóz w moim magicznym podglądzie, ja tu nie widzę, żeby było mycelium. Taj Mahal, tam w ogóle było dużo pajęczyny, mogliśmy tam iść, pajęczynę. No i co z tego, jak ją wyciągniesz? No właśnie. No. Tepnij mnie do domu, ja spróbuję nożyce zrobić. Już czekaj, jeszcze tylko tak się... Wy możecie zostać. Tutaj... To nas wszystkich do domu tepnę. To ja też spróbuję, wiesz co, zaklnąć. No ja się tak pozaklinam, że mam 14 poziom. No ja mam 20, więc... No syć! Czekajcie, gdzieś nożyce chyba są. Są, czekaj, bo tu się kończą. Są jakieś ładniejsze? Nie ma ładniejszych. Magda, weź te pierwsze, oni tak co? Raz wykopiesz, dziękuję. No i co, może ja więcej chcę sobie pokopać nieraz. A po co ci więcej? A dlaczego ty mnie ograniczasz? Ja się ograniczam? A nie? Ty zrób. Właśnie. Kto pokoczył? Chyba lapis tak. Podniosłaś. Ja już nic nie wiem w tej serii. Masz. Nie można enchantować nożyczek? No jak? To co, książkę potrzebujemy? No chyba, żort. Dobra, idziemy szukać książki. Książek to u nas też pod dostatkiem. A nie da się tego skillofem silktaczem? Wojtuś, stój. Nie wiem. Mas. Dziękuję. No ale weź. Nie, no wziąłem. No szum nie macha, jeszcze mistrzy się. No. No jest, dobra, dzięki. Słuchajcie, kilofa ze stiltaczem nie mamy, może kilofem to się da? Nie mamy kilofa ze stiltaczem. A z tych wszystkich zaklętych nie było? Nie wiem, popatrz. Ewentualnie możemy, słuchajcie, pójść do naszej tej takiej super, jak to się nazywa? Nie twierdzę, jak to się nazywa to? Tam, gdzie mamy te wszystkie posągi. No ewentualnie możemy faktycznie, może w którejś ze ściany takich... może będzie miało, to chodź, pójdziemy, przelecimy, to chodź. Kątka. Jak to się... To nie jest atrium, jak to się nazywa? No pomóżcie mi! Sanktuarium! O! Sanktuarium, no. Dziękuję, Madzia. Proszę. Czekajcie, ja spróbuję jeszcze tylko zejść, może mi się poszczęści, będziemy mieli kilof, chociażby żelazne z... ...tiktaczem. Unbreaking, wydają się unbreaking. A czy to ma znaczenie, jaki kilof wezmę? Nie. No i mi się nie wydaje, żeby miało znaczenie. Tup tam. Okay. Nadchodzę. Poszukamy czegoś z siltaczem, czekajcie. Go nie popsuj. No, Magda! No co, to ja cię znam. I co? No czekaj, bo to na pierwszym enchancie też by wyszedł, czy nie? Musi być drugi. Nie wiem, wiesz? Poczekaj. Ja zawsze na trzeci wszystko biorę. Nie? Breaking. To ale buta, ale... Maciek, no noc jest, spać! No czekaj, bo do... Spokojnie, Macia, szukaj książki. No i, że tak nie powiem, dupa. To idziemy dobra. Spać. Czekajcie. Czy to musi być kill-off, czy może być cokolwiek innego? Najlepiej kill-off. Spać! Już. Maciek, wróć. Już. Aha, nie, to jest tylko ze szczęściem i to jest fortuna. I tam jest jakiś szczęśliwy, wsadzałam ostatnio. No jest. Czekaj, tylko sobie 2 kilofy i będziemy mogli ten. Pokaż mi się dobrze. Tu. Unbreaking Fortune Efficiency to dziękuję bardzo, nie.
Pokaż mi się tu. Wojtek, nie siorb. Przepraszam. Ten też nie ma i jeszcze jest ostatni pikaks jakiś. Chodź tu. O Jezus. Pokaż, co masz. Albrecht? Maciek, bo mi noc minie i się nie wyśpię, chodź. No już idę, Madzia, już, już. Czekaj, tylko go włożę i już idę. Pamiętaj, że ja mam wkładać, a potem się idzie, tak? Mhm. Idę. A ty taka bardzo śpiąca jesteś? Mhm. To ja ci zrobię kołysankę, chcesz? Nie. Za życia wtedy nie zasnę. Bo kogoś innego na ciebie nasi ze śpiewaniem. A Tomek zawsze może mi śpiewać. Ty, ty, ty. Dobra, już jestem koło domku prawie. Dobrze. Magda, nie wierć się na tym łóżku. Słyszę, jak łóżko skrzypi z tej strony. A teraz byś zmieniła jakiś. Dobra, no ała. Leżę. Bardzo dobrze. No. No. Macie swój upragniony dzień. Czyli co? Nie mamy kilofa, nie mamy mycelium. Nie mamy nic. Nie mamy niczego, jesteśmy w daleko. A może jakie inne czym tam handluje? Czekajcie, ja pójdę zobaczyć jeszcze, czy nie mamy właśnie... No, ale no, jeszcze chyba nie mamy zaklętych tam żadnych, tak mi się wydaje. Nie a wiem, mieczem pojęczny nie zbijecie, jak będzie ten? Miecz może mieć slicker w ogóle? Chyba nie. Znaczy, randomowo może mieć. No to czekajcie. No, ale my nie mamy takiego miecza. Czekaj, Magda, sprawdzę jeszcze miecze, bo może akurat... A nóż? To sprawdź. Nie harcz na mnie. Boss się, słuchajcie, odzywa. No, no. On już czeka, aż go pokonamy. Moglibyśmy iść, bo jestem ciekawa, jaki to boss. No i umrzemy i tyle będzie. Trudno. Słuchajcie, mieczyków to mamy dużo, moi drodzy. Spider's Fighter, ale domyślam się, że on nie będzie... Gdzie on spadł? To ty każdy wyciągasz? No a jak on to Magda sprawdzić? No domyśl się po napisie. Typowy facet. Ale to, na przykład zobacz, ten co jest na Spidersy, on ma na przykład looting. Wiedziałabyś, że ma looting na Spidersa? A? Tak! No, no, no. Tych nie ma. Response, czekaj. Trzeba sprawdzić po kolei. Unbreaking. Dobra, Maciek, na zajęcie nie przeszkadza. One will also drop itself if broken with a sword enchanted with silk touch. Co? No, silk touch. Ale co silk touch? No na swordzie, trzeba... na mieczu musi być silk touch, żeby można było go zdziabać. Dobra. Ale tu jest też napisane, że cobwebs can be obtained by clipping them with shears, czyli teoretycznie wychodzi na to, że można użyć samych nożyczek na tym i wyjdzie ci ten. Że zejdzie tak? Pojęczyna? No nie. No czekaj, już jestem w domu, wezmę nożyczki, tepniesz mnie tam do tej kopalni. No ja mam nożyczki jakby co, także... No to chodź to wiesz ze mną. Co? To tepnę nas do... No, Maćku nie, Maćkowi nie przeszkadzaj, on się dobrze bawi. Ja już... Magda! Szukaj miecza z sliktaczem. No szukam przecież, już kończę. To wiesz co, a jeszcze Magda, w domu szybciej... są miecze, czekaj. Magda, no to Magda, będzie... sprawdźcie tam w domu. Idź sam. Też. Szybciej będzie do Taj Mahal. Dobrze, ty no idź sam, ja sobie popatrzę bronię z mieczami. No tu jeszcze te mi zostały. Odrzuć. Czy też w sumie jestem ciekaw, czy taka na dobrą sprawę się da to tak, bo to tak wyczytałem szybko na wiki, nie? Aha. Looting. Czy to prawda? Super, bardzo mnie to cieszy, że jest looting, naprawdę. Nie mam. Nie mam miecza. Czy my mamy jeszcze gdzieś tu broń? Chyba już nie. Sharpness, fire. A da się... A Magda, zobacz książki enchantu, czy nie mamy silk toucha. Nie mamy, bo już też sprawdzałam. Aha, sprawdzałaś. Kurczę. No. A jest to jedna cudowna książka, ma prawie wszystko. No często byłaby dobra. No i co spadasz, nie łopie jeden? Nie ma, żaden miecz nie ma. Kurde, no to... Łuk te, znaczy kilof też nie ma. Dobra, Wojtek próbuje na razie z samymi nożyczkami, zobaczymy. Słuchajcie, a siekierka? No ja zobaczę. Co siekierka? Siekierka się nie nada? Nie. Może mieć silk toucha. Czy to jest właśnie napisane, że tylko mieczem z silk touchem? No. Aha. Nie, wypadają z tego normalnie nitki. No. To co mnie oszukali? Kłamie. Wracam do domu. Chodź.
dzisiejszy odcinek jest bardzo konfuzyjny. Tak, ale ja mam taką propozycję, że po prostu zostawmy tutaj decyzję widzom, czy my mamy tutaj fiksować i próbować sami to wszystko zdobyć, czy możemy użyć lodu mamy Marysi. Ja myślę, tak. Macie, że widzowie nas kochają bardzo i będą nam kazali robić samemu, dlatego że to jest ciekawe. Tak, ale to, ale słuchajcie, jeżeli wydaje wam się, że powinniśmy właśnie zrobić tak normalnie, nie korzystać z prezentów, napiszcie dokładnie, gdzie są dane rzeczy. Pod tym warunkiem tak zrobimy. Dokładnie. Wojtek. No co? No będę bicz, no co poradzę. Ale naprawdę, słuchajcie, dzwoneczek. Ta mapa jest na tyle duża, że... Że może gdzieś coś być. Strasznie ciężko będzie nam ewentualnie znaleźć to wszystko. Na pewno nie mamy. No właśnie nie. Ewentualnie Marysia nam przyjdzie z pomocą, no. Jeszcze ja tak... Na razie... Jeszcze właśnie tak nie myślę, gdzie mogłoby tu być, ale... Nie pamiętam. To. Tu zostawię. O, niech siedzi. To było tu. A słuchajcie, a tam gdzie byliśmy, Wojtek, w tym... Tam gdzie byliśmy w... Jak był ten portal do Netheru, że on... Tam był taki duży, wielki chyba... To był zombie, jak musieliśmy go pokonać, pamiętacie? Nie. Ja wiem, o który ci chodzi. Tam, co myśmy się w wiosku tepali, nie? Tak. Aha. Może w tamtych terenach, słuchajcie, coś będzie. To jednak potem mogę wrócić. A słuchajcie, a w ogrodach nic nie było takiego tam na dole? Jakich albo ogrodach? Też w ogrodach? No tych wiszących. No babilońskich. Babilon? Nie pamiętam. Powiecie co? Jeszcze widzę, Boże, że grzyby rosną koło Jezusa. No to dawaj do Jezusa. Bo Jezus idzie, już słyszę jego głos, śpiewaj. Nie jestem taki pospolity. A jak my w ogóle z czasem stoimy? 4 minuty. Możemy sprawdzić w sumie właśnie wyjść i wejść. To możemy zobaczyć. Maciek tak bardzo do Jezusa chce, bo wtedy tak ładnie latał i umierał. Tak. Się utożsamiał z Jezusem. Ja nie umarłem wtedy, ty mnie zrzuciłeś idealnie wtedy, Madzia. A to Wojtek tak umierał. Tak. Wojtek. Tak, to ja. Wojtek mi zniknął. Czekajcie, właśnie tepno jest... proroczyna. A nas nie wziął. No nie wiem, Wojtek. Ała! Wait, tu się coś zrobiło. Ała, co tu się zrobiło? O, już Creative'a, już, o, pierwsze co Creative. No bo ratuje się. To był po prostu problem z teleportacją. Dzień dobry. Dobra, gdzie jest Jesus? Słuchajcie, tutaj... A tu nic nie ma. Nie, to... tam, w tamtą stronę, w tym lesie tutaj. Chodź. A Finger Boże też jakieś tam tereny takie fingerowskie, to nie bardzo? Ja nie pamiętam, co tam było. Wow! No pomogłam! A ja ci tyrtnie, to już... Ale wiecie, tutaj akurat mi się wydaje, że jest po prostu chyba tylko... Jezus. A wiecie, że na wersji 1.13 zbiera się zwykły lud z silktaczem i ustawia się do 9 i wtedy jest zbity? Naprawdę? To zmieniamy wersję. Oczywiście, no, Jezusek chyba nas nie kocha, bo tu nie ma nic. Czekaj, bo mi się dopiero generuje Jezusek. Oj, Jezusku. Co to jest? To blok? A, to jest po prostu dirt. A powinien być sposób jakiś wytwarzania tego. Mógłby być na przykład, nie wiem, dajesz gravel, dirt i grzyby i tworzysz... To nie będzie 1.14. Halo, twórcy. Wątpię. Kto wziął sobie błogosławieństwo? Ja. No oczywiście. O, pięknie. Zobaczyła guzik i wcisnęła, no. No chyba nie ma grzybni. Ja co to są grzyby, owszem, ale... Ale to tak ostatnio siedziałam, kminiłam, nie? Że macie, na przykład, nie macie węgla, to możecie sobie wziąć węgiel drzewny zrobić, tak? Albo drewno, ale nie po prostu, Magda. Ale nie macie żelaza, to jak sobie zastąpisz żelazo albo inaczej wytworzysz? Powinno być sposób na wytwarzanie wszystkiego w jakiś inny, trudniejszy sposób, na przykład. O. Aha, też o tym mówisz. Może mogłoby być na przykład przetapianie w specjalnym piecu na przykład kamienia, żeby wytopić trochę żelaza. No, albo 10 razy topisz kamień, żeby diament z tego wyszedł. Kamienia! Znaczy nie, to już prędzej, wiesz co, węgiel. Węgiel, no 10 razy. Palić na kamień. No. Znaczy mody na pewno są. A to no, jest. Tak, to wiadomo, no. Tak. Jak tego? Flaki z zombiaka przetapiasz, przecież to skóra normalna wychodzi. No.
Wiesz co, tak biegam niestety, ale... Where are you guys? Na drzewie. Ja obiegam wyspę. Ale powiem wam szczerze, że nie widzę tej grzybni. A może do tego fingera bożego jeszcze na szczepnico? No, bo ten koniec tak jeszcze. Finger boży... Pytanie czy... O, ja nie mam waypointa do niego. To nie, to w takim razie zostajemy chciałem przy poprzednich... Chciałem sobie ziemi, żeby się do góry się podekspiliłem z tą ziemią, że jednak chyba nie. To zostajemy w takim razie, proroku, to pójdę do domu, a my zostajemy przy poprzednich ustaleniach, czyli widzowie nam napiszą, tak. Czy używamy lodu Mamy Marysi, czy bierzemy, słuchajcie, od nich dostajemy idealne wskazówki i robimy to sami. Właśnie, pod warunkiem, że będą idealne wskazówki, gdzie możemy wszystko zrobić krok po kroku. Ale wy jesteście wymagający. Ja od Wojtka się nauczyłam. No ja wiem. Ja się od niego innych rzeczy uczę. Nie mogę mówić na wizji. Jakich? Dzyń, 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 dzyń. Dzwoń tam. No. Dokładnie. Zakończymy ten odcinek. No to Macie, żegnaj się dzisiaj. No to żegnam się dzisiaj, był ze mną Maciek. Byłem. I był Wojtek. Byłem. I była Madzia. I byłam, no. To więc dziękujemy serdecznie za obejrzenie tego odcinka i zapraszamy na kolejne. Tak więc trzymajcie się, no i cześć. Pa. Pa.